Adam. Adam. Witam Państwa, Jarosław Karpik. Drugi października, godzina 14 za chwilę. Dzisiaj spotkanie 11 kolejki 5 linii grupa pierwsza. Karta szamotowa podejmuje dzisiaj drużynę Lubuszanina Ścianka. Z drużyną Lubuszanina ostatnio spotykaliśmy się nawet 2 lata temu, 30 października na naszym stadionie z 2011 roku. Przegraliśmy z drużyną Lubuszanina 2-3. Pola jest dzisiaj na rewanż. Drużyna gości w tabeli piątej linii na 6 miejscu z 18 punktami. Sparta Żanotowy na miejscu 12, 11 punktów. Liderem po wczorajszych meczach nasza Roskogoria Grodzisk 25 punktów, przed Piastem Kobylnica 24 i Żania Zamkiem Wołacz 23 punkty. Podam składy, w jakim wystąpią drużyny. Drużyna gości, Lubuszanin Ścianka, bramca Arkadiusz Śmic, z dwójką Alten Sylwa Andrade, z trójką Mikołaj Matucki, z szóstką Filip Kotas, z siódemką Mikołaj Łuczak, osiem Krystian Feciuch, z dziewiątką kapitan drużyny Paweł Iwanicki, numer 10 Paweł Wicher, 13 Łukasz Broda, 15 Marcel Małecki i 16 Kasper Grigier. Dobra, weź mój sen. W ogóle go nie ma nawet chyba. No czekaj, jeszcze ktoś weź na gry. Mieciu Głowacki, bo na to on kierował. Dłuższe są. Jest internet, znaczy nie nadaje. Ale ja zrobię zdjęcia. Ja nagrywaj czy co? Tak. Ja myślałem, że... No dobra. Thank you.
Dzień dobry, Tomasz Mickiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia wspólnie spotkania 11 kolejki 5 Ligi Wielkopolskiej pomiędzy Spartą Szamotuł a Trzcianeckim Lubuszaninem. Gospodarze dziś w różowo-czarnych strojach, goście oczywiście w tradycyjnych niebieskich strojach, a Lubuszanin rozpocznie dziś w następującym składzie: u bramce Arkadiusz Ślis z dwójką Altair, z czwórką Mikołaj Makucki, z szóstką Filip Kotas, z siódemką Mikołaj Łuczak, z ósemką Krystian Fecio, z dziewiątką Paweł Iwanicki, z dziesiątką Paweł Wicher, z trzynastką Łukasz Broda, z piętnastką Marcel Małecki i z numerem 16 Kacper Grygier. Sędzią dzisiejszego spotkania pan Kamil Kowalski. W kadrze meczowej nie ma dzisiaj Mateusza Wargina, nie ma także kontuzjowanego Filipa Bąkowskiego. 22 dzień października, godzina 14 i za chwilę rozpoczęcie spotkania rozpocznie zespół Sparty Szamotuły. Wszystko już gotowe. Dość ciepło dziś w Szamotułach, natomiast cały czas od samego rana opady deszczu, mokra, nasiąknięta murawa. No i zobaczymy, jak w tych warunkach poradzą sobie dzisiaj obydwa zespoły. Rozpoczął zespół z Szamotu. Na dwa kanały lekarz? Zero. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych dziś wielu kibiców zarówno Sparty Szamotuły, jak i Trzcianeckiego Lubuszanina ogląda to spotkanie. Oczywiście gospodarze z nadzieją na 3 punkty. Z takim samym zamiarem również Trzcianecki Lubuszanin, który jest przynajmniej matematycznie faworytem dzisiejszego spotkania, ale oczywiście wszystko zweryfikuje boisko. Tymczasem pierwszy rzut wolny i pierwsza szansa dla drużyny gospodarzy. Piłka już zagrana w pole karne i spokojnie łapie futbolówkę Arkadiusz Ślis. Po raz drugi bramkarz z Trzcianki od pierwszej minuty w składzie Trzcianeckiego Lubuszanina, zastępujący Adriana Krzyżanowskiego. Arkadiusz Ślis grał od pierwszej minuty przed tygodniem w Stróżewie, no i dzisiaj również dostaje szansę od pierwszej minuty w pojedynku ze Spartą Szamotuły. Tak więc mamy dziś niespotykaną od dawna sytuację, kiedy to na boisku wyjściowej 11 wszyscy zawodnicy z Trzcianki, a tymczasem pierwsza akcja już, zagranie Krystiana Feciucha do Pawła Iwanickiego.
I teraz z kontrą próbują wyjść zawodnicy Sparty Szamotuły. Piłka już przeniesiona pod pole karne Czcianeckiego Lubuszanina. Dobrze, Kacper Grygier do Krystiana Feciucha, ten w kierunku Pawła Wichra, ale to zagranie niedokładne. Wracając jeszcze raz właśnie do kadry, dziś wszyscy zawodnicy, zarówno wyjściowe 11, jak i na ławce rezerwowych, to zawodnicy z Czcianki. Takiej sytuacji dawno nie było, ale to na pewno cieszy zarówno kibiców, jak i włodarzy Czcianeckiego klubu. Dobrze, teraz Mikołaj Makucki rusza lewą stroną boiska. Mikołaj Makucki, który zastępuje dzisiaj na lewym wahadle kontuzjowanego Filipa Bąkowskiego. No i Mikołaj Makucki wywalczył dla Lubuszanina pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. I do piłki zmierza z numerem 8 Krystian Feciuch, najskuteczniejszy zawodnik Czcianeckiego Lubuszanina w tym sezonie. 10 goli w 10 meczach na koncie Krystiana Feciucha. Już dośrodkowanie piłki w pole karne. Jeszcze jest Alti, jeszcze próba strzału, ale jest gwizdek sędziego, który dopatrzył się zagrania ręką u zawodnika Czcianeckiego Lubuszanina. I spokojnie rozpoczyna z własnej połowy budowanie kolejnej akcji w tym spotkaniu zespół Sparty Szamotuły. Dobrze, teraz przechwyt piłki, Paweł Iwanicki do Kacpra Grygiera, napędza się tam z lewej strony z numerem 2 Altair. No i niestety piłka opuszcza boisko i z autu grać za chwilę będą gracze Sparty Szamotuły. Jedenasta kolejka spotkań, runda jesienna już powoli dobiega końca. Przed zespołami jeszcze 4 pojedynki. Jeśli chodzi o Czcianecki Lubuszanin, oczywiście wszystkie mecze rundzie jesiennej wyjazdowe. Przed Lubuszaninem jeszcze wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego, Gołańczy, Jastrowia. No i na koniec spotkanie z Wartą Międzychód. A oczywiście w rundzie wiosennej wszystkie spotkania zespół z Czcianki grać będzie już na zmodernizowanym obiekcie przy Piotra Skargi. A tymczasem kolejna akcja Czcianeckiego Lubuszanina. Krystian Feciuch, mocno bita piłka w pole karne, tam uprzedzony przez bramkarza Paweł Wicher. No i wychodzą obronną ręką z tej sytuacji gracze gospodarze, ale bardzo szybko tracą piłkę już Filip Kotas przy linii bocznej. Teraz zbiega do środka, czeka na podanie Paweł Wichra, doszedł do piłki Mikołaj Łuczaki. Dobra interwencja bramkarza Sparty Szamotuły. Mocno agresywnie w defensywie gracze Czcianeckiego Lubuszanina utrudniają rozgrywanie akcji zawodnikom Sparty Szamotuły, choć teraz zdaniem sędziego Marcel Małecki faulował rywala. Gwizdek sędziego i odrzutu wolnego rozpoczęła już Sparta Szamotuły. I już piłka w polu karnym Czcianeckiego Lubuszanina.
Dobrze, tam Łukasz Broda, Altair, jest Mikołaj Makucki, no i wychodzi Lubuszanin sprzed własnego pola karnego, Marcel Małecki ponownie do Altaira, ten napędza się lewą stroną boiska, oskoczyła mu teraz nieco piłka, no i kończy się to wszystko stratą. Na szczęście również niedokładnie przy rozegraniu swojej akcji gracze Sparty Szamotu. No i teraz już nieco spokojniej, nieco dokładniej gracze Trzcianeckiego Lubuszanina rozgrywają piłkę. Filip Kotas. Teraz pod pole karne do Krystiana Fyciucha. Raz jeszcze Marcel Małecki. Mikołaj Makucki dziś od pierwszej minuty, a na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o blok defensywny, Michał Kotiuszko, na ławce też m.in. Piotr Urban, a także Maciej Urbański, Marcin Urbański oczywiście, a tymczasem tutaj napędza się z prawej strony Mikołaj Łuczak, zagranie piłki w pole karne, jest Paweł Iwanicki, jeden zwód, drugi zwód, jeszcze zagranie piłki do Krystiana Fociucha, dobry pomysł, dobra akcja, zabrakło tylko precyzji przy tym strzale Krystiana Fyciucha, który, przypomnę, już na koncie 10 bramek tej jesieni, jest oczywiście najskuteczniejszym zawodnikiem Trzcianeckiego Lubuszanina w rundzie jesiennej tego sezonu. No i teraz wycofani nieco zawodnicy Trzcianeckiego Lubuszanina przyjmują kolejny atak gospodarzy. Dobrze, teraz wyszedł Mikołaj Makucki, zagrał do Pawła Iwanickiego, ten na lewą stronę do Altaira. Napędza się ta akcja Trzcianeckiego Lubuszanina, jest tam Krystian Feciuch. Zablokowane to zagranie za chwilę z autu na wysokości pola karnego. Kontynuować akcję będzie gracz z numerem drugim, czyli Altair. Altair krótko do Pawła Iwanickiego. Krystian Feciuch w pole karne, jest Filip Kotas, ale wciąż bez strzału w tej akcji zespołu Trzcianeckiego Lubuszanina. Jeszcze raz Filip Kotas do Mikołaja Łuczaka, ale pośliznął się Mikołaj Łuczak, tak jak mówiłem, mocno nasiąknięta murawa. Od samego rana dziś deszczowo w Szamotułach, na pewno trudne warunki do gry dzisiaj dla graczy zarówno Sparty, jak i Trzcianeckiego Lubuszanina. Walczy teraz z rywalem Marcel Małecki. I dobrze, ostatecznie odzyskuje piłkę Trzcianecki Lubuszanin Mikołaj Łuczak. No, tutaj teraz próba zagrania na połowę rywala, zagranie niedokładne, przejmuje futbolówkę zespół Sparty Szamotuły. A z przodu wysunięty Paweł Wicher czyha na błąd przy rozegraniu, ale utrzymują się wciąż przy piłce w tej akcji gracze Sparty Szamotuły. Teraz Lubuszanin cofnięty przed własne pole karne. Tam starcie przy linii bocznej, walczy o piłkę Mikołaj Makucki i wybija Altair do Krystiana Feciucha, ale nie panował piłki Krystian Feciuch. Teraz walczy jeszcze Marcel Małecki. No i teraz wreszcie udało się przerwać atak Sparty Szamotułu. Mikołaj Makucki w kierunku Pawła Wicharusza, jeszcze Krystian Feciuch i co, i faulowany w dogodnej sytuacji, i wyciąga czerwoną kartkę arbiter tego spotkania, Kamil Kowalski. I od 13 minuty Sparta Szamotuły w osłabieniu. No i teraz wielka szansa dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Jest wprawdzie rzut wolny, a nie rzut karny, bo całe to zdarzenie miało miejsce jeszcze przed polem karnym. Rzut wolny i czerwona karta.
No i teraz świetna szansa dla zespołu z Ciankiem, Kacper Grygier i Paweł Iwanicki. 17 metrów do bramki ustawiona piłka, no i świetna szansa przed czcianeckim Lubuszaninem. Kacper Grygier, no niestety minimalnie nad bramką. Krystian Feciuch błysnął już w pierwszym kwadransie, walczył rzut wolny, a przede wszystkim, mówiąc kolokwialnie, zdjął z boiska gracza Sparty Szamotuły. No i teraz gospodarze w bardzo trudnym położeniu. Jeszcze 75 minut spotkania przed nimi i grać będą gospodarze w osłabieniu 10-11. Dobrze byłoby teraz wykorzystać oczywiście jeszcze w pierwszej połowie grę w przewadze. No i teraz rusza Paweł Iwanicki, czeka na zagranie Paweł Wicher, biega już w pole karne Paweł Wicher, minął bramkarza, minął zawodnika i umieścił piłkę w siatce. Tam jeszcze ucierpiał przy tym starciu Paweł Wicher, ale piłka ląduje w bramce i Lubuszanin obejmuje prowadzenie 1-0. No niestety tutaj zdaje się, że okupił kontuzją tą bramkę Paweł Wicher. Jest znak już do ławki rezerwowych, że nie będzie w stanie kontynuować gry w tym spotkaniu. Paweł Wicher zakończy ten mecz z golem, ale zakończy ten mecz prawdopodobnie po 15 minutach. Już tam duży ruch na ławce rezerwowych. Zdaje się, że Marcin Urbański za chwilę pojawi się na boisku, by zastąpić kontuzjowanego Pawła Wichra. No niestety kontuzja nie pierwsza w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Pawła Wichra. Zmagał się w ostatnich miesiącach wielokrotnie z urazami doświadczony napastnik czcianeckiego Lubuszanina. No i zdaje się, że gdzieś po tym meczu w Szamotułach kolejny ciężki okres przed Pawłem Wichrem, walka z urazem, a przecież do końca rundy jesiennej pozostały już tylko 4 kolejki. No i zobaczymy, czy i kiedy będzie w stanie wrócić na boisko napastnik czcianeckiego Lubuszanina. To zła wiadomość, natomiast dobra wiadomość jest taka, że Paweł Wicher skończy ten mecz z trafieniem na koncie, a Lubuszanin od 15 minuty prowadzi w Szamotułach ze Spartą 1-0. W linii bocznej już gotowy, by wejść na boisko Marcin Urbański, a wciąż nie podnosi się z boiska Paweł Wicher. Zdaje się więc, że poważny uraz zawodnika czcianeckiego Lubuszanina. No i potrzebne samnosze, nie będzie w stanie o własnych siłach opuścić boiska Paweł Wicher. Mamy dłuższą przerwę w grze. No i boisko na noszach opuszcza Paweł Wicher.
brawami. Liczymy na jak najszybszy powrót do zdrowia Pawła Wichra. A tymczasem grać trzeba dalej, a na boisku już w miejsce Pawła Wichra pojawił się Marcin Urbański. No i rozpoczynają gospodarze po straconym golu. Grają w 10, no i nadymar złego przegrywają od 15 minuty 1-0. A po wyjściu na boisko najbardziej wysuniętym oczywiście graczem w cineckim zespole z numerem 20 Marcin Urbański. Próbują gospodarze, ale jak na razie dobrze broni się zespół Czcianeckiego. Lubuszenina żegnany brawami, opuszczając boisko na noszach Paweł Wicher. Trudny moment dla Pawła Wichra, trudny na pewno też dla jego kolegów, którzy pozostają na boisku. Ale grać trzeba dalej i wykorzystać tę przewagę gry z przewagą właśnie jednego zawodnika. Jest teraz Altair, ale na spalonym zawodnik z numerem drugim na koszulce Czcianeckiego Lubuszanina. Teraz spokojnie musi przetrwać ten trudny moment i pozbierać się zespół czcianeckiego Lubuszanina po stracie Pawła Wichra. Na szczęście Lubuszanin prowadzi w tym spotkaniu 1-0. Wracamy na boisko z autu Mikołaj Makucki. Za chwilę raz jeszcze gracz z numerem 4 na koszulce Czcianeckiego Lubuszanina znają, będzie piłkę z autu do Marcina Urbańskiego. Walczy jeszcze Urbański, ale mamy teraz aut dla Sparty Szamotuły. Teraz nieco spokojniejszy fragment gry w wykonaniu zawodników Sparty Czcianeckiego Lubuszanina. Czujnie Filip Kotas do Arkadiusza Śliza. Walczy teraz z rywalem Mikołaj Łuczak. Piłka zagrana w pole karne, wybija Łukasz Broda, ale nie odpuszczają w tej akcji gracze Sparty Szamotyły. Lewa strona boiska, zagranie piłki w pole karne. Jest tam sygnalizacja sędziego na spalonym zawodnik Sparty Szamotyły. No i przerwana ta akcja ofensywna zawodników gospodarzy. I od bramki za chwilę rozpocznie Arkadiusz Ślis. Krótko do Łukasza Brody, ten do Mikołaja Makuckiego. Powoli dokładnie budują kolejny atak w tym spotkaniu gracze Czcianeckiego Lubuszanina. Filip Kotas. Teraz dłuższa piłka w kierunku Krystiana Feciucha, ten do Marcina Urbańskiego, ale zablokowane to zagranie. Domagają się zagrania ręką zawodnika Sparty Szamotuły, ale arbiter nie przerywa gry i ruszają z kontrą zawodnicy Sparty Szamotuły, ale po raz kolejny dobrze ustawiony w bloku defensywnym Filip Kotas.
Krystian Feciuch, Paweł Iwański, dużo teraz mają miejsca na połowie rywala graczy czeleńskiego Lubuszanina. Krystian Feciuch, strzał i świetna interwencja bramkarza Sparty Szamotu. Jest już Kacper Grygier z narożnika boiska, bliski szczęścia Marcin Urbański. Jeszcze próba Altaira, ale ten strzał już mocno niecelny. Mogę sobie połączać kamerę, mogę się transmisję rozwalić? Mogę? Mogę? Podaj tą piłkę! Mogę sobie... No i rozpoczynają od bramki zawodnicy Sparty Szamotuła. Lubuszanin spokojnie czeka na rozwój wydarzeń w tej akcji. Wysoko teraz podchodzą zawodnicy czeleńskiego Lubuszanina. Mikołaj Makucki teraz próbuje odebrać piłkę rywalowi. No i ta próba zakończona powodzeniem, odzyskuje piłkę czeleński Lubuszanin. 26. minuta spotkania. Lubuszanin prowadzi po golu z 15 minuty Pawła Wichra 1-0, choć Pawła Wichra już na boisku nie ma. Paweł Wichra z kontuzją opuścił boisko w dzisiejszym spotkaniu, a tymczasem starcie Mikołaja Łuczaka w polu karnym. Wszystko zgodnie z przepisami. Jeszcze Paweł Iwanicki, jeden zwód, drugi zwód. Osaczony teraz przez trójkę rywali, traci piłkę Paweł Iwanicki. Napędzają się z szybką akcją teraz gracze Sparty Szamotuły. Zagranie piłki do lewej strony, ale to zagranie bardzo niedokładne i spokojnie teraz z autu za chwilę rozpocznie Filip Kotas. Filip Kotas krótko z Pawłem Iwanickim. Spokojnie do Łukasza Brody, ten do Mikołaja Makuckiego. No i powoli przesuwają się na połowę rywala w tej akcji gracze czeleńskiego Lubuszanina, Marcin Urbański. Do Pawła Iwańskiego ten przepuścił do Krystiana Feciucha. Uciekła piłka Krystianowi Feciuchowi, ale świetny teraz kolejny ustawiony Filip Kotas. Wciąż przy piłce zespół Lubuszanina Altair. Krystian Feciuch. Krystian Feciuch, Kacper Grygier w pole karne, ale uprzedzony przez rywala zawodnik czeleńskiego Lubuszanina, ale nie potrafią dłużej utrzymać się przy piłce gracze Sparty Szamotuły. Kontynuuje więc atak zespół czeleńskiego Lubuszanina. Teraz gospodarze cofnięci na własną połowę, a Lubuszanin szuka tutaj okazji do zdobycia drugiej bramki w tym spotkaniu. Spokojnie wymieniają piłkę gracze czeleńskiego Lubuszanina. Krystian Feciuch, Filip Kotas, prawa strona boiska, czeka na piłkę Paweł Iwanicki. Ta jednak zagrana do Marcina Urbańskiego. Opanował piłkę Mikołaj Łuczak, nie ma faulu, wciąż przy piłce Mikołaj Łuczak, zgrana piłka w pole karne, tam był Marcin Urbański, oddał strzał, ale ten strzał okazał się minimalnie niecelny. No.
Dobrze i szczęśliwie broni się Sparta Szamotu, ale nie potrafi jak na razie stworzyć sobie dogodnej sytuacji pod bramką Arkadiusza Śliza. Warto przy tym pamiętać, że gospodarze nie dość, że przegrywają 1-0, to jeszcze od 13 minuty grają w dziesiątkę. I teraz mają dobrą szansę, by zagrozić bramce czterneckiego Lubuszanina. Rzut wolny, dwuosobowy mur, a w nim Paweł Iwanicki i Mikołaj Łuczak. Jest gwizdek sędziego. Piłka zagrana w pole karne i dobrze piąstkuje na przedpolu Arkadiusz Śliz. No i traci piłkę w tej akcji zespół Sparty Szamotuły. Lewa strona boiska, Mikołaj Makucki dzwoni spokojnie do Pawła Iwanickiego, Krystian Feciuch, Paweł Iwanicki. Łukasz Broda do Filipa Kotasa, ten przepuścił piłkę, Mikołaj Łuczak do Iwanickiego, ale traci piłkę ostatecznie w tej akcji zespół czcianeckiego Lubuszanina. Teraz nie ma spalonego, ponownie ruszają lewą stroną boiska gracze Sparty Szamotu i tam dobrze interweniował Łukasz Broda. Widzą Państwo, nie przestaje padać na stadionie w Szamotułach. Walczą więc dziś zawodnicy w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Jak na razie w lepszej sytuacji zespół z Trzcianki, choć teraz za chwilę drugi rzut wolny w krótkim odstępie czasu będą mieli gospodarze. Trzydziesta minuta tego spotkania, wciąż 1-0 dla Lubuszanina i wciąż osłabiony graczem, osłabiony oczywiście zespół Sparty Szamotyło od 13 minuty, od 15 Lubuszanin prowadzi 1-0, ale teraz szansa dla gospodarzy, stały fragment gry, próba strzału, piłka tam jeszcze odbita przez Filipa Kotasa, jeszcze Altair wybija piłkę, walczy jeszcze Marcin Urbański, jeszcze Krystian Feciuch efektownie. Walczy teraz jeszcze Paweł Iwanicki, ale utrzymują się przy piłce gracze Sparty Szamotuły. Co? No. Dobrze, teraz Mikołaj Makucki, choć tutaj na limicie to wszystko, ale wyjaśnia sytuację Arkadiusz Śliz. Dobrze, teraz Krystian Feciuch, choć uciekła piłka zawodnikowi Lubuszanina, ale przejął jeszcze teraz futbolówkę. Marcel Małecki tutaj faulowany przy linii bocznej. Jest rzut wolny dla zespołu z Trzcianki. Mikołaj Makucki, trzcianecki Lubuszanin w poszukiwaniu drugiej bramki w tym spotkaniu.
I teraz Filip Kotas, zagranie piłki w pole karne, ale dobrze na przedpolu bramkarz Sparty Szamotuły. Walczą ambitnie, mimo że grają w dziesiątkę zawodnicy Sparty Szamotuły. Ponownie lewa strona boiska, zagranie piłki przez pole karne, ale nie było tam żadnego zawodnika Sparty Szamotuły, który mógłby przeciąć tę piłkę właśnie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. A zespoły Sparty Szamotuły i Trzcianeckiego Lubuszanina grają dziś ze sobą po dwuletniej przerwie. W zeszłym sezonie Sparta Szamotuły nie występowała w piątej lidze. Natomiast dokładnie dwa lata temu właśnie na stadionie w Szamotułach Lubuszanin, prowadzony wówczas jeszcze przez Jarosława Feciucha, wygrał ze Spartą 3-0. Dwie bramki zdobył wówczas Mikołaj Łuczak. Gola dołożył też Marcin Urbański. A tymczasem dobra, teraz kolejna szansa przed Spartą Szamotuły. Piłka już w polu karnym. Wycofanie i tam dobra interwencja w ostatniej chwili wyjaśnia to zagrożenie Altair, ale jest sygnalizacja sędziego i będą mieli Spartanie za chwilę jeszcze rzut rożny. Przed dwoma sezonami, tak jak mówiłem, w Szamotułach było 3-0, a w meczu rewanżowym w Trzciance Lubuszanin pokonał Spartę wówczas 8-2, ale to było dwa sezony temu. Kadry obydwu zespołów od tego czasu bardzo mocno się zmieniły. No i zobaczymy, jakim wynikiem zakończy się to dzisiejsze spotkanie. Rzut rożny wyszedł z bramki Arkadiusz Ślis, wybije piłkę Krystian Feciuch i próbuje wyjść teraz z kontrą Mikołaj Łuczak. Tylko trójka graczy Lubuszanina bierze udział w tej akcji. Przedziera się Mikołaj Łuczak, ale traci piłkę ostatecznie zawodnik Trzcianeckiego Lubuszanina. No i ponownie lewą stroną, nieustannie lewą stroną próbują atakować w tym meczu gracze Sparty Szamotuły, ale jak na razie te ich próby nieskuteczne, bez praktycznie celnego strzału na bramkę Arkadiusza Śliza. Może teraz wychodzi z bramki Arkadiusz Ślis, nie ma spalonego i świetna interwencja Arkadiusza Śliza. Jest 37 minuta tego spotkania. Na pewno kilka minut dłużej potrwa pierwsza połowa, chociażby ze względu na kontuzję, jakiej doznał po zdobytej bramce Paweł Wicher, który, przypomnę, opuścił boisko w dzisiejszym spotkaniu na noszach. No i czekamy na diagnozę, kiedy będzie w stanie powrócić na boisko Paweł Wicher. Walczy jeszcze Marcin Urbański, ale tam przerwana ta akcja, gwizdek sędziego z rzutu wolnego rozpocznie zespół Sparty Szamotuły. Walczą o pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu Spartanie, ale na pewno wielką ochotę na drugiego gola w tym meczu mają gracze Trzcianeckiego Lubuszanina i na pewno taka bramka tutaj dobrze wpłynęłaby na dalszy ciąg tego spotkania. Tymczasem przy linii bocznej Krystian Feciuch. Z autu Krystian Feciuch do Mikołaja Łuczaka.
Coś tam poszło nie tak, traci piłkę w prosty sposób zespół czcianeckiego Lubuszanina. No i ruszają na bramkę Lubuszanina gracze Sparty, ale teraz dobrze ustawiony Altair przejął piłkę Lubuszanin. Filip Kotas, Krystian Feciuch do Marcina Urbańskiego, teraz dobra szansa, no ale nie opanował futbolówki. Po tym dobrym zagraniu Krystiana Feciucha Marcin Urbański. Ruszają ambitnie grający Spartanie i ponownie lewą stroną boiska jest przy rywalu Mikołaj Łuczak. Na szczęście tam nie było żadnego z graczy Sparty Szamotu, natomiast Altair. I tu już można teraz napędzić szybki atak, szybką kontrę. Jest Paweł Iwanicki, jest Krystian Feciuch, jest Marcin Urbański. Jak rozwiążą ten atak gracze czcianeckiego Lubuszanina? Krystian Feciuch w pole karne. No i tam szczęśliwie kończy się to wszystko dla Sparty. Szamotuły będzie miał za chwilę czcianecki Lubuszanin kolejny rzut rożny w tym spotkaniu. Z piłką do narożnika zmierza już Kacper Grygier. 40 minuta tego spotkania. Kacper Grygier w pole karne, jest Marcin Urbański, ale są też obrońcy Sparty Szamotuły. Na szczęście przejął piłkę jeszcze Filip Kotas, zagrał do Altaira. Teraz jeszcze Filip Kotas, lewa noga, dośrodkowanie piłki w pole karne, ale łapie spokojnie futbolówkę bramkarz Sparty. Już szybko próbuje przedostać się na połowę Lubuszanina zespół Sparty Szamotuły. Teraz nie ma spalonego, już jest groźnie w polu karnym czcianeckiego Lubuszanina. No i tak to się musiało skończyć. Mamy bramkę wyrównującą dla drużyny Sparty Szamotuły. Kilka groźnych akcji w odstępie kilku minut. No i w końcu dopinają swego w 42 minucie gracze Sparty Szamotuły. I mimo że grają w dziesiątkę, doprowadzają do wyrównania. A trzecim bramki z numerem 7 kapitan zespołu Denis Maćkowiak. No tak więc na pewno tutaj emocji wiele jeszcze przed nami. A tymczasem mamy tutaj dyskusję arbitra z trenerem Łukaszem Walkowiakiem. Na razie bez kartki. Przypomnę, że już trener Łukasz Walkowiak w tym sezonie otrzymał czerwoną kartkę. Potem musiał pauzować w dwóch kolejnych spotkaniach. Ta czerwona kartka obejrzana podczas meczu z Sokołem Pniewy, a potem dwa spotkania musiał prowadzić trener Łukasz Walkowiak z wysokości trybun. No i teraz czekamy na odpowiedź drużyny czcianeckiego Lubuszanina. Zdawało się, że tutaj wszystko idzie po myśli zespołu z Czcianki. W 13 minucie czerwona kartka dla zawodnika Sparty, w 15 minucie gol Pawła Wichra. Tymczasem mimo trudnego położenia Spartanie zdołali zdobyć wyrównującego gola. Autorem tej bramki z numerem 7 kapitan Sparty Denis Maćkowiak. No ale to nam zapowiada na pewno jeszcze wielkie emocje w drugiej części spotkania. Zobaczymy też, jak kondycyjnie poradzą sobie gospodarze, którzy przecież grają od 13 minuty w osłabieniu. A tymczasem piłka zagrana w pole karne. Walczy jeszcze tam Krystian Feciuch, walczy Marcin Urbański. Ale wciąż bez strzału w tej akcji czcianecki Lubuszanin. Jeszcze Altair, wycofanie do Mikołaja Makuckiego. Teraz jeszcze Altair.
Teraz Kasper Grygier, dwójkowa akcja, upadł Altair, sędzia nie przerywa tej akcji. Wybijają, ale wprost pod nogi Mikołaja Makockiego gracze Sparty Szamotuły. I teraz Marcel Małecki do Filipa Kotasa. Teraz szuka drugiej bramki w tym meczu zespół czterneckiego Rubuszanina, by wejść, zejść do szatni prowadząc. Ale na razie dobrze w defensywie ustawiony zespół Sparty Szamotuły. Teraz niedokładne zagranie Łukasza Brody do Altaira. Czterdziesta czwarta minuta tego spotkania. Za chwilę regulaminowe 45 upłynie, ale na pewno tutaj pograją zawodnicy troszkę dłużej. Za chwilę dowiemy się, ile przedłuży pierwszą połowę sędzia Kamil Kowalski, a tymczasem Krystian Feciuch. Filip Kotas. Z prawej strony teraz znalazł się Marcin Urbański. Wycofanie do Filipa Kotasa buduje cierpliwie jedną z ostatnich już akcji przed przerwą zespół czcianeckiego Lubuszanina. Teraz na lewej stronie Mikołaj Makucki. Utrzymuje się przy piłce Lubuszanin. Teraz Altair, próba strzału, kąśliwe uderzenie, ale zbyt lekkie, by zaskoczyć dobrze ustawionego bramkarza Sparty Szamotuły. Ruszają lewą stroną boiska po raz kolejny gracze Sparty Szamotuły, choć teraz dobrze Mikołaj Makucki, Filip Kotas. Piłka dla Lubuszanina i Krystian Feciuch. Ale źle, niedokładnie do Kacpra Grygiera. I raz jeszcze tutaj z lewej strony boiska. Zespół Sparty Szamotuły, jest rzut wolny dla czterneckiego Lubuszanina, a sędzia pokazuje 5 minut, że co najmniej 5 minut dłużej potrwa pierwsza część tego spotkania. Tymczasem wycięte ostro tutaj Mikołaj Łuczak. Kończy się szczęśliwie dla gospodarzy żółtą kartką. No i tutaj jeszcze przygotowują się do wykonania tego rzutu wolnego Paweł Iwanicki i Kacper Grygier. Ja do pani później odzwonię, mi pani wszystko powie. Kacper Grygier, skromny dwuosobowy mur zawodników Sparty Szamotuły. Kacper Grygier, mocno bita piłka, ale wybijają przed pole karne zawodnicy Sparty Szamotuły. Szczęśliwie jeszcze Lubuszanin utrzymuje się przy piłce. Jeszcze Mikołaj Makucki, piłka ląduje raz jeszcze w polu karnym Sparty Szamotuły. Teraz Marcel Małecki nie opanował piłki, wycofał do Arkadiusza Śliza. Trwa doliczony czas gry, przypomnę, że aż 5 minut doliczonych do regulaminowych 45 przez arbitra dzisiejszego spotkania Kamila Kowalskiego. No i czterecki Lubuszanin w poszukiwaniu drugiej bramki. Altair już jest w polu karnym, jest świetna interwencja bramkarza Sparty Szamotuły. I za chwilę jeszcze zdąży Lubuszanin jeszcze w tym doliczonym czasie gry rozegrać rzut rożny. Krystian Feciuch, jest tam też Paweł
Iwanicki krótko rozegrany ten stały fragment gry. Krystian Feciuch, jeden zwód, drugi zwód, miękko zagrana piłka do Marcina Urbańskiego. Ten tam ostro potraktowany w polu karnym, ale sędzia nie przerywa gry. Jeszcze jedno wstrzelenie piłki w pole karne. Jest Filip Kotas, ale niedokładnie zdołał jednak zagrać do Marcela Małeckiego. Ten raz jeszcze w pole karne, jeszcze Łukasz Broda oddał strzał, ale ten strzał okazał się niecelny. No i ostatnie sekundy pierwszej części spotkania działo się wiele. Najpierw w 13 minucie czerwona kartka dla gospodarzy, w 15 minucie gol Pawła Wichra, ale też kontuzja Pawła Wichra, który został zmieniony przez Marcina Urbańskiego. No i wreszcie gol wyrównujący dla Sparty Szamotuły autorstwa Denisa Maćkowiaka. Po raz kolejny tutaj ostre starcie przy linii bocznej. Krystian Feciuch ucierpiał w tym starciu. Będzie rzut wolny i będzie też kolejna żółta kartka w tym spotkaniu. Chyba już ostatnia akcja teraz i ostatnia szansa dla trzcianeckiego Lubuszanina. Utyka teraz Krystian Feciuch. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie kontynuować grę w tym spotkaniu. Żółta kartka jeszcze dla bramkarza Sparty Szamotuły. No i jeszcze jeden, zdaje się, ostatni już akcent pierwszej połowy. Kacper Grygier wykona rzut wolny dla trzcianeckiego Lubuszanina. Kacper Grygier, zamieszanie tam w polu karnym, walka o pozycję. Czeka na sygnał od sędziego Kacper Grygier, uspokaja arbiter zawodników w polu karnym. Już teraz wszystko gotowe, będzie mógł wykonać rzut wolny Kacper Grygier. Miękko piłka w pole karne, tam w kierunku Łukasza Brody, no ale nie udało się oddać strzału na bramkę w tej sytuacji. Tam jeszcze ucierpiał jeden z zawodników Sparty Szamotu, a tymczasem próbują wyjść z kontrą gospodarza, ale dobrze Mikołaj Makucki do Arkadiusza Śliza, ten do Altaira, opanował piłkę trzcianecki Lubuszanin. I w tym momencie sędzia kończy pierwszą część spotkania przy wyniku 1-1. Bramkę dla Lubuszania zdobył Paweł Wicher, dla Sparty Szamotuły Denis Maćkowiak. Po przerwie zawodnicy ponownie pojawili się na boisku. Pierwszy gwizdek sędziego pana Kamila Kowalskiego rozpoczął zespół trzcianeckiego Lubuszanina. Drugą część spotkania przy wyniku 1-1. Przypomnę, od 13 minuty gospodarze grają w osłabieniu po czerwonej kartce. W 15 minucie bramkę dla Lubuszanina zdobył Paweł Wicher, który niestety później z kontuzją musiał opuścić boisko.
No a później mieliśmy bramkę wyrównującą dla Sparty Szamotuły, którą zdobył Denis Maćkowiak. Czcianecki Lubuszanin jak na razie bez zmian w przerwie. Oczywiście jedna zmiana wymuszona, kiedy to Pawła Wichra zastąpił Marcin Urbański. A na ławce rezerwowych jeszcze między innymi Michał Kotiuszko czy Piotr Urban. Być może w dalszej części wspomniani zawodnicy pojawią się na boisku. Nie ma dziś w kadrze meczowej kontuzjowanych Mateusza Wargina oraz Filipa Bąkowskiego. No i niestety mecz z kontuzją zakończył dzisiaj Paweł Wicher. Miejsce Pawła Wichra Marcin Urbański. Tymczasem przejmuje futbolówkę czcianecki Lubuszani na ten dzisiejszy mecz. Przypomnę, rozgrzewany od samego początku przy silnych opadach deszczu. Namoknięta murawa na pewno tutaj nie ułatwia dzisiaj sprawy zawodnikom zarówno Sparty, jak i czcianeckiego Lubuszanina. No i zobaczymy, jak po przerwie zaprezentuje się czcianecki Lubuszanin, który przecież gra od 13 minuty z przewagą jednego zawodnika. No ale gospodarze przetrwali ten trudny moment, grali ambitnie, zaatakowali kilka razy bramkę czcianeckiego Lubuszanina, no i zdobyli wreszcie wyrównującą bramkę. Tę bramkę zdobył kapitan Sparty Denis Maćkowiak. Spokojnie teraz buduje atak zespół czcianeckiego Lubuszanina na połowie Sparty Szamotuły. Lewa strona boiska jest Mikołaj Łuczak. Dośrodkowanie piłki w pole karne, nabiegał tam Altair, ale nie zdołał oddać celnego strzału. No i wychodzi z tego kontra dla Sparty Szamotuły przy piłce z numerem 7. Właśnie strzelec bramki Denis Maćkowiak. Piłka już jest w polu karnym. Teraz przegranie piłki na prawą stronę boiska. Teraz dośrodkowanie w pole karne ofiarnie Łukasz Broda. Paweł Iwanicki do Łukasza Brody. No i udało się przerwać graczom Lubuszanina ten atak Sparty Szamotuły. Krystian Feciuch na prawą stronę do Altaira. Jeden zwód, drugi zwód wciąż przy piłce Altair. Zagranie do Krystiana Feciucha, ten w pole karne do Marcina Urbańskiego. Raz jeszcze Krystian Feciuch, Paweł Iwanicki, Marcin Urbański, ale wciąż bez strzału w tej akcji gracze czcianeckiego Lubuszanina, którzy tracą piłkę, choć teraz dobrze, szybko odzyskują. Marcel Małecki napędza się z prawej strony boiska, no i wywalczył aut. Sto razy lepiej. I z autu Altair do Krystiana Feciucha. Zamknięci teraz gospodarze przed własnym polem karnym. A Lubuszanin w poszukiwaniu bramki numer 2 w tym spotkaniu. Krystian Feciuch. Altair, raz jeszcze Krystian Feciuch. Teraz napędza się Krystian Feciuch ponownie przy piłce. Strzał z lewej nogi, no ale ta próba mocno niecelna w wykonaniu Krystiana Feciucha, najskuteczniejszego zawodnika w czcianeckim Lubuszaninie w rundzie jesiennej. Już 10 goli na koncie Krystiana Feciucha. 5 goli natomiast ma już Marcin Urbański, 4 gole Paweł Iwanicki, no i 4 gole po tym dzisiejszym trafieniu Paweł Wicher. Dobrze, teraz Mikołaj Makucki. No i próbują teraz gospodarze, jest gwizdek sędziego.
No i teraz rzut wolny dla gospodarzy. Raz gospodarze staną przed szansą na zdobycie drugiej bramki. W tym spotkaniu już zagrana piłka w pole karne, ale zbyt mocno, a tam ucierpiał w tym starciu Altair. Ale podnosi się z boiska Brazylijczyk w koszulce Trzcianeckiego Lubuszanina. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku z jego zdrowiem i będzie mógł grać dalej w tym spotkaniu. A teraz Marcin Urbański do Krystiana Feciucha. Krystian Feciuch, Paweł Iwanicki, próba dwójkowej akcji Iwanickiego z Feciuchem, ale łapie pewnie piłkę w tej sytuacji bramkarz Sparty Szamotuły. Filip Kotas, prawa strona boiska, wprowadza piłkę Lubuszanin pod pole karne Sparty Szamotuły. Krystian Feciuch piętką do Mikołaja Łuczaka, ale to zagranie niecelne. No i ruszają z akcją zawodnicy Sparty, ale i oni pomylili się przy tym rozegraniu. I spokojnie przy piłce teraz Łukasz Broda. Krystian Feciuch teraz do Mikołaja Łuczaka, ten już w polu karnym Sparty Szamotuły. Co zrobi Mikołaj Łuczak? No, zablokowane to dośrodkowanie Mikołaja Łuczaka. Jeszcze walczy Krystian Feciuch, jeszcze jest przy piłce Altair. Zdaje się faulowany, ale utrzymał się przy piłce, choć teraz z grymasem bólu. No Altair, no i zobaczymy, co z jego zdrowiem, a tymczasem Paweł Iwanicki już jest przed polem karnym. Jeden zwód, drugi zwód, zagrywa jeszcze do Mikołaja Łuczaka, ten strzela, ale ten strzał zbyt lekki, by zaskoczyć bramkarza Sparty Szamotuły. Szybko traci piłkę zespół gospodarzy. Marcin Urbański teraz ostro potraktowany przez rywala, faulowany Marcin Urbański. Za chwilę będziemy mieli rzut wolny dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Domagają się żółtej kartki zawodnicy Trzcianeckiego Lubuszanina, ale kończy się na słownej reprymendzie i na rzucie wolnym dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Uspokaja teraz zawodników sędzia Kamil Kowalski. Marcel Małecki ustawia piłkę, jest Kacper Grygier, jest Paweł Iwanicki. Zobaczymy, jaki wariant rozegrania tego rzutu wolnego zaproponują gracze z Trzcianki. Być może na bezpośredni strzał zdecyduje się Marcel Małecki, a być może Paweł Iwanicki. Jest gwizdek sędziego Marcel Małecki, próba strzału, ale wprost piłka trafia w dobrze ustawiony mur zawodników Sparty Szamotuły. Jeszcze Mikołaj Makucki do Łukasza Brody, ten miękko w pole karne. Tam wbiegał Marcin Urbański, ale nie doszła piłka do Marcina Urbańskiego. No i niepowodzeniem zakończony ten atak Trzcianeckiego Lubuszanina. Thank you.
Teraz niefortunne wybicie bramkarza Sparty Szamotu, ale bez konsekwencji. Natomiast przejął piłkę trzenecki Lubuszanin. Za chwilę z autu na wysokości pola karnego Sparty Szamotuły kontynuował atak. Będzie Lubuszanin, a dokładnie z autu wznawia piłkę do gry Altair. Krótko z Pawłem Iwanickim. Wciąż przy piłce wścianecki Lubuszanin. Filip Kotas niecelnie, ale przejął piłkę. Krystian Feciuch, niestety tam odgwizdane przewinienie. I mamy rzut wolny dla Sparty Szamotuły. Przyjmuje piłkę Marcin Urbański. Zagrywa na prawą stronę do Altaira. Altair, prawa strona boiska, coraz bliżej pola karnego. Teraz jeszcze piłka wzdłuż do Kacpra Grygiera, ale ten strzał zablokowany. Jeszcze walczy o piłkę Mikołaj Makucki, jeszcze walczy Mikołaj Łuczak. Przejmuje piłkę Marcel Małecki, Marcin Urbański. Teraz zagranie do Pawła Iwanickiego. No i z autu za chwilę grać dalej będzie trzcianecki Lubuszanin, ale to za chwilę mamy w międzyczasie zmianę w drużynie Sparty Szamotuły. Natomiast z jedną zmianą tylko w tym meczu trzcianecki Lubuszanin, zmiana wymuszona kontuzją Pawła Wichra, którego zastąpił Marcin Urbański. Teraz Marcin Urbański w polu karnym nie opanował piłki. Jest tam jeszcze Paweł Iwanicki. Jeszcze walczy trzcianecki Lubuszanin, Mikołaj Makucki, Krystian Feciuch. No i wychodzą z akcją teraz Spartanie, ale po raz kolejny świetnie w defensywie. Dobrze ustawiony Filip Kotas zagrywa do Krystiana Feciucha. Ten miękko w pole karne, ale tam uprzedzony Paweł Iwanicki. Walczy tam ambitnie o piłkę z numerem 7 kapitan Sparty Szamotuły, strzelec bramki dla Sparty, z numerem 7 Denis Maćkowiak, ale spokojnie poradzili sobie z tą akcją gracze trzcianeckiego Lubuszanina. Wciąż utrzymuje się wynik z pierwszej połowy spotkania, wynik remisowy 1-1, bramki jak na razie dla Lubuszanina, Paweł Wicher dla Sparty Szamotu. Natomiast Denis Maćkowiak na miejscu starcie w środkowej strefie, ale przywilej korzyści stosuje arbiter, kontynuuje atak zespół Sparty Szamotu. No i teraz wydawało się, że Mikołaj Makucki faulował tam wychodzącego na czystą pozycję rywala, no ale sędzia to również nie zagwizdał przewinienia, już rusza Mikołaj Łuczak i to również nie ma faulu i od bramki teraz rozpocznie zespół Sparty Szamotu. Powrót do zdarzenia sprzed kilku chwil, żółta kartka dla Kacpra Grygiera.
czwarta Szamotołę w ostatnich spotkaniach. Dwa remisy. Remis z Kłosem Budzyń, remis ze Spartą Szamotoły. Natomiast Trzynecki Luboszanin przyjechał na dzisiejsze spotkanie po efektownym zwycięstwie przed tygodniem z Koroną Stróżewo, aż 6-2. Dwie bramki zdobył wówczas Filip Bąkowski, dwie bramki również Krystian Feciuch. No i ruszają ambitnie grający gracze, gospodarzy, którzy przecież od 13 minuty grają w dziesiątkę przeciwko 11 zawodnikom Trzcianeckiego Lubuszanina. Jak na razie radzą sobie bardzo dobrze mimo gry w osłabieniu. Zdobyli wyrównującą bramkę w pierwszej połowie, no i równie ambitnie i dobrze grają po przerwie. Lubuszanin szuka drugiej bramki, ale jak na razie bezskutecznie. Teraz Marcin Urbański doszedł do piłki, Krystian Feciuch, Kacper Grygier już w polu karnym, ale traci piłkę Trzynecki Lubuszanin. W tabeli grupy pierwszej, piątej ligi wielkopolskiej na prowadzenie drużyny z Wołańczy oraz Grodziska Wielkopolskiego 22 punkty. Lubuszanin ze stratą 4 punktów przed tą kolejką na miejscu 6. 18 punktów na koncie. Natomiast zespół Sparty po 10 kolejkach na miejscu 12 z 11 punktami na koncie. Tak więc matematycznie faworytem Trzcianecki Lubuszanin, no i też jak wspominałem przed dwoma laty tutaj na tym stadionie Lubuszanin wygrał 3-0, a w meczu rewanżowym w Trzciance pokonał Spartę Szamotyły aż 8-2, ale to dzisiaj zupełnie inne okoliczności, zupełnie inna rzeczywistość. Teraz po tym strzale Pawła Iwańskiego trafiony piłką zawodnik Sparty Szamotyły. Domagają się zagrania ręką, ale sędzia nie dopatrzył się w tej sytuacji przewinienia. I jeszcze mamy żółtą kartę dla Krystiana Feciucha za dyskusję z arbitrem. Dużo teraz nerwowości, jeszcze tutaj żółta kartka dla kierownika trzcianeckiego Lubuszanina Mariusza Matkowskiego. Dużo emocji, niekoniecznie tych piłkarskich, po przerwie w wykonaniu zawodników Sparty Szamotuły i Trzcianeckiego Lubuszanina. W polu karnym Paweł Iwanicki zdołał jeszcze zagrać piłkę do Marcina Urbańskiego. Ten faulowany w polu karnym, mamy rzut karny dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Teraz z pretensjami z kolei gracze Sparty Szamotuły w tej sytuacji. Nie zgadzają się z decyzją sędziego, ale ten uznał, że Marcin Urbański był faulowany w polu karnym i za chwilę piłkę na 11 metrze ustawi Krystian Feciuch. Krystian Feciuch, przypomnę, 10 goli w 10 dotychczas rozegranych spotkaniach, no i przed szansą na bramkę numer 11. Za chwilę stanie Krystian Feciuch w 65 minucie tego spotkania. Jeszcze kolejne żółte kartki. Taki kurwa karno. 65 minuta tego spotkania, dużo emocji, dużo dyskusji, ale za chwilę miejmy nadzieję, że padnie też wreszcie pierwsza bramka po przerwie i zdobędzie ją Krystian Feciuch. Jeszcze tutaj dyspozycja od arbitra dla bramkarza Sparty Szamotuły.
Wszystko już gotowe. Jest gwizdek sędziego Krystian Feciuch z rzutu karnego i pewnie wykonana jedenastka. Krystian Feciuch z jedenastą bramką w tym sezonie. Lubuszanin ponownie na prowadzeniu w Szamotułach, tym razem 2-1. Krystian Feciuch, pozdrowienia dla licznie zgromadzonych kibiców Czczeneckiego Lubuszanina i od 66 minuty Lubuszanin ponownie na prowadzeniu, tym razem 2-1. No wreszcie udało się udokumentować tą przewagę, przede wszystkim grę z przewagą jednego zawodnika. Domagają się kolejne bramki zawodnicy, kibice Czczeneckiego Lubuszanina. Jak na razie 2 gole w 15 minucie. Paweł Wichera w 66 z rzutu karnego. Krystian Feciuch. Dobrze, teraz wyszedł z bramki Arkadiusz Ślis. No i ponownie bliżsi zwycięzca w tym spotkaniu, gracze Czczeneckiego Lubuszanina, ale jeszcze dużo czasu jeszcze w tym spotkaniu. Ambitnie gra zespół Sparty Szamotuły, mimo że gra w dziesiątkę, no i czujni do końca, szczególnie w defensywie muszą być gracze Czczeneckiego Lubuszanina. No i teraz próbują zaatakować prawą stroną boiska. Zagrana piłka w pole karne. Łapie pewnie piłkę Arkadiusz Ślis. Krystian Feciuch, 11 goli w 11 spotkaniach. Bezsprzecznie lider Czczeneckiego Lubuszanina w rundzie jesiennej sezonu 2023-2024. No i teraz nieco już spokojniej rozgrywa piłkę Czczenecki Lubuszanin Krystian Feciuch. Do Pawła Iwanickiego, jeden zwód, drugi zagranie na lewą stronę boiska. To jest Kacper Grygier, piłka miękka w pole karne. Tam próba strzału Krystiana Feciucha, piłka jeszcze po nodze zawodnika Sparty Szamotuły, wychodzi na rzut rożny. Siedemdziesiąta minuta spotkania w Szamotułach. Lubuszanin prowadzi 2-1. Tymczasem Paweł Iwaniński już biega z piłką w pole karne. Krótko zagrana piłka, jakie tam zamieszanie i wybita piłka z linii, czy jednak już za linii bramkowej. Tak jest, po strzale Kacpra Grygiera sygnalizacja sędziego asystenta. Jest gol dla Czczeneckiego Lubuszanina. Zdaje się, że to Kacper Grygier ostatni strzelał na bramkę, a ta interwencja obrońców była już za linii bramkowej. Tak więc w krótkim odstępie czasu mamy 2 bramki dla Czczeneckiego Lubuszanina. Najpierw Krystian Feciuch, a potem Kacper Grygier. No i Lubuszanin w 71 minucie prowadzi już w Szamotułach 3-1. A my mamy aż 3 zmiany w drużynie Sparty Szamotuły. No i teraz już w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji gracze Łukasza Walkowiaka z przewagą 2 bramek w tym spotkaniu. No i zobaczymy, czy będą jeszcze w stanie tutaj odpowiedzieć gracze Sparty Szamotuły. Rusza teraz za rywalem Mikołaj Makucki. Starcie przy linii końcowej. Jaka decyzja sędziego? Rzut rożny dla Sparty Szamotuły. Szamotuły.
Już rzut rożny dla Sparty Szamotuły. No, przyleciała piłka koło nosa Arkadiusza Śliza, ale na całe szczęście bez strzału w tej sytuacji zawodnicy Sparty Szamotuły. Kolejne zmiany w drużynie gospodarzy. Natomiast wciąż tylko z jedną zmianą wymuszoną z pierwszej połowy Trzcianecki Lubuszanin, kiedy to Pawła Wichra zastąpił Marcin Urbański. No, próbują ambitnie grający gospodarze teraz odpowiedzieć po tych straconych dwóch bramkach w krótkim odstępie czasu, ale dobrze broni się Lubuszanin. Mikołaj Makucki, piłka zagrana w pole karne, wybija Łukasz Broda, jeszcze jest Marcel Małecki do Mikołaja Makuckiego. I teraz rusza Marcin Urbański, jest gwizdek sędziego, który uznał, że Marcin Urbański faulował rywala w tej sytuacji, no i ta akcja przerwana. Broni się teraz Trzcianecki Lubuszanin przed własnym polem karnym. Dobrze, teraz Mikołaj Makuski w kierunku Marcina Urbańskiego, biegnie tam jeszcze do piłki Krystian Feciuch, jest Paweł Iwanicki. Piłka opuszcza boisko, jest aut dla Trzcianeckiego Lubuszanina. A na rozgrzewce gracze rezerwowi Trzcianeckiego Lubuszanina. Być może za chwilę trener zdecyduje się na kolejne zmiany. Jest Maciej Bednarek, jest Piotr Urban, jest Michał Kotiuszko. A tymczasem 3-1 z takim prowadzeniem w Szamotułach zespół Trzcianeckiego Lubuszanina. Mikołaj Łuczak napędza się po raz kolejny lewą stroną boiska, już jest z piłką w polu karnym. Jest też Kacper Grygier, który niestety był w tej sytuacji na spalony. Siedemdziesiąta piąta minuta spotkania, ostatni kwadrans emocji przed nami. Lubuszanin prowadzi 3-1 po bramkach Pawła Wichra z pierwszej połowy, a także trafieniach z drugiej połowy autorstwa Krystiana Feciucha z rzutu karnego, a także Kacpra Grygiera. Natomiast gospodarza kara się z jednym golem z pierwszej połowy w wykonaniu kapitana drużyny Denisa Mackowiaka, ale szukają swoich kolejnych szans w tym meczu gospodarze. Mają teraz ku temu niezłą okazję, mają rzut rożny, mobilizacja w polu karnym Trzcianeckiego Lubuszanina. Piłka już zagrana w pole karne, piąstkuje Arkadiusz Ślis, jeszcze wybija piłkę Altair, ale wprost podnogi rywala i teraz dobra interwencja Arkadiusza Śliza, który odbija piłkę na kolejny rzut rożny dla Sparty Szamotuły. No czujni muszą być do końca w tym spotkaniu gracze z Trzcianki, ponieważ tutaj gospodarze widać nie odpuszczą do samego końca. Jeszcze jedno dośrodkowanie piłki w pole karne i za chwilę jeszcze jeden rzut rożny, tyle że już z drugiej strony boiska do piłki zmierza w różniku z numerem 7 strzelec jedynej bramki jak na razie dla Sparty Szamotuły Denis Mackowiak. Krótko tym razem zagrana ta piłka na przedpole, dośrodkowanie w pole karne. Wciąż przy piłce Sparta Szamotuły. Piłka opuszcza boisko i mamy aut dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Chwila teraz oddechu. Chwila czasu na odbudowanie swojego ustawienia.
No i czas na zbudowanie kolejnej akcji ofensywnej w tym spotkaniu. Z autu Mikołaj Makucki do Pawła Iwanickiego. Krystian Feciuch wzdłuż linii do Altaira. Walczy o piłkę Brazylijczyk, ale traci piłkę i ruszają z akcją gracze Sparty Szamotuły. Paweł Iwanicki, Kacper Grygier, napędza się Mikołaj Łuczak, ale uprzedzony w tej akcji przez rywala, zawodnik trzcianeckiego Lubuszanina. Jeszcze tam walczył Marcin Urbański, jeszcze Paweł Iwanicki. No, na szczęście prosta strata teraz w wykonaniu zawodników Sparty Szamotuły. Na spalonym w tej sytuacji Mikołaj Łuczak. Spieszy się oczywiście coraz bardziej zawodnikom Sparty Szamotuły, którzy ze stratą dwóch bramek w tym spotkaniu. Ręką chyba zagrał piłkę Paweł Iwanicki, ale sędzia nie odgwizdał przewinienia. I rusza teraz Mikołaj Makucki. Piłka wybita poza boisko. I z autu za chwilę grać będzie dalej zespół trzcianeckiego Lubuszanina. Mikołaj Makucki do Łukasza Brody, ten do Filipa Kotasa. W tle już gotowy do wejścia na boisko kolejny gracz rezerwowy Sparty Szamotuła, a tymczasem Arkadiusz Ślis, Łukasz Broda, Paweł Iwanicki, Marcel Małecki wprowadza piłkę na połowę Sparty Szamotuły, Krystian Feciuch. Teraz zagranie do Mikołaja Łuczaka, ale na spalonym zdaniem sędziego po raz kolejny Mikołaj Łuczak. Mamy też ruch na ławce rezerwowych w trzcianeckim Lubuszaninie. Dwie zmiany za chwilę w trzcianeckim zespole. Kolejna też zmiana, wsparcie Szamotuły. Mikołaj, jednak nie, to Filip Kotas opuści boisko. Jednak Mikołaj Makucki, za niego Michał Kotiuszko, a za Marcela Małeckiego Piotr Urban. Ze świeżym zapasem sił do środka boiska za Marcela Małeckiego Piotr Urban, a do bloku defensywnego za Mikołaja Makuckiego Michał Kotiuszko. Walka teraz o piłkę w środkowej strefie boiska. Bliski przechwytu trzcianecki Lubuszanin, jeszcze Michał Kotiuszko, pierwsza interwencja po wejściu na boisko obrońcy trzcianeckiego Lubuszanina. Jeszcze walczy Kacper Grygier, ale przedostają się w pole karne zawodnicy Sparty Szamotuły. No i teraz świetna okazja przed drużyną gospodarzy. Duże miejsce miał Denis Maczkowiak, ale ten strzał okazał się niecelny. Marcin Urbański traci piłkę. Tracą na szczęście również gospodarze. Paweł Iwanicki, dużo teraz niedokładności w środkowej strefie boiska. No, coraz śmielej radzą sobie w ofensywie graczy Sparty Szamotuły, którzy szukają bramki kontaktowej w tym spotkaniu. Dobrze, teraz Arkadiusz Ślis do Michała Kotiuszko. Jest teraz więcej miejsca na rozegranie kolejnej akcji
dla graczy z Trzcianki. Krystian Feciuk do Kacpra Grigora, który tam ostro potraktowany w środkowej strefie boiska. Jest rzut wolny dla trzcianeckiego Lubuszanina. Już krótko Filip Kotas z Krystianem Feciuchem do Piotra Urbana i teraz to gospodarze bronią się na własnej połowie, a Lubuszanin spokojnie buduje kolejny atak, ale to zagranie niedokładne, choć walczy tam jeszcze o piłkę Piotr Urban. Kasper Grygier do Alta i raczy dojdzie Alti do piłki, jest przy piłce w narożniku boiska, jest zagranie Kasper Grygier. Dośrodkowanie piłki w polu karnym, jest tam Marcin Urbański, ale najwyżej wyskoczył do piłki bramkarz Sparty Szamotyły. Walczy jeszcze Mikołaj Włóczak, no i udało się Lubuszaninowi odzyskać piłkę w tej sytuacji. I raz jeszcze spokojnie od tyłu budowany ten atak trzcianeckiego Lubuszanina. Michał Kotiuszko do Łukasza Brody. Filip Kotas. Kacper Grygier, Paweł Iwanicki, zagrana piłka w kierunku Marcina Urbańskiego, walczy jeszcze Altair, nie przerywa gry sędzia, choć leży Marcin Urbański, a gospodarze na szczęście nieskutecznie przy wyprowadzeniu tego kontrataku. Piotr Urban w kierunku Marcina Urbańskiego. Ale nie dochodzi piłka do Marcina Urbańskiego. Raz jeszcze Piotr Urban, Filip Kotas, Krystian Feciuk. To jest kolejna żółta kartka w tym spotkaniu dla zawodnika Sparty Szamotyły. Za kontestowanie orzeczeń sędziowskich. Krystian Feciuch, zagrana piłka w pole karne, ale to zagranie mocno niedokładne. A my za chwilę będziemy mieli kolejną zmianę w trzcianeckim Lubuszaninie. Maciej Betarek zakłada już strój meczowy. I za chwilę młody zawodnik trzcianeckiego Lubuszanina, wychowany w Akademii, pojawi się na ostatnich kilka minut w tym spotkaniu. Paweł Iwanicki, Piotr Urban, Krystian Feciuch, Kacper Grygier. Teraz to Lubuszanin bliższy zdobycia kolejnej bramki w tym spotkaniu. Zagranie do Mikołaja Łuczaka. Teraz nie ma spalonego. Jest zagranie piłki w pole karne, ale piłka tam po rykoszecie trafia wprost w ręce bramkarza Sparty. No i próbują wyjść z szybkim atakiem. Na szczęście nieskutecznie zawodnicy Sparty Szamotyły. Krystian Feciuch z prawej strony boiska. Wycofanie do Pawła Iwanickiego. Jeden zwrót, drugi zwrót. Domagają się rzutu karnego zawodnicy Lubuszanina, ale sędzia każe grać dalej. Nie dopatrzył się tam faulu w tej sytuacji sędzia Kamil Kowalski, a przy linii bocznej już gotowy by wejść na boisko Maciej Bednarek. Raz jeszcze Krystian Feciuch, raz jeszcze Paweł Iwanicki. No ale zablokowane to zagranie ostatnie Pawła Iwańskiego i ruszają z kontrą gracze Sparty Szamotyły. Denis Maćkowiak, dobrze tam przypilnowany przez Michała Kotiuszkę. Odzyskuje piłkę trzcianecki Lubuszanin z prawej strony, teraz Altair z Pawłem Iwanickim. Już coraz bliżej bramki Sparty Szamotyły. Altair, jeden zwód, drugi zwód. Piękna akcja zakończona strzałem i zakończona bramką przez popularnego Alkiego. I po tym strzale Lubuszanin prowadzi już w Szamotyłach 4-1. No i ta bramka prawdopodobnie tutaj już rozstrzyga losy tego spotkania. Lubuszanin prowadzi w Szamotyłach 4-1. W
50. minuta tego spotkania. Altair na 4-1, a za chwilę jeszcze Maciej Bednarek w miejsce Kacpra Grygiera. Na ostatnie sekundy tego spotkania Kacper Grygier również dzisiaj z golem w Szamotołach. Paweł Wicher, Krystian Ceciuk, no i na końcu Altair. Wyszanin prowadzi pewnie wysoko już ze Spartą Szamotuły 4-1. Pierwsza połowa zakończona remisem 1-1, no ale po przerwie Lubuszanin już rozstrzygnął losy tego spotkania. Najpierw bramka z rzutu karnego Krystiana Feciucha, potem Kacper Grygier. No i w 90. minucie do siatki rywala trafił Altair i Lubuszanin już bardzo bliski kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. A już w najbliższą niedzielę zdecydowanie trudniejsze wyzwanie przed zespołem czternieckiego Lubuszanina. W najbliższą niedzielę o godzinie 14:00 mecz na boisku lidera dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. To jest najbliższą niedzielę o 14:00 Lubuszanin na wyjeździe z naszą dyskobolią Grodzisk. Potem natomiast równie trudny mecz na boisku drużyny z Gołańcy, ale o tym za chwilę, bo piłka ląduje w siatce, na całe szczęście tam na spalonym zawodnik Sparty Szamotuły. W najbliższą niedzielę 29 października o 14:00 mecz z dyskobolią Grodzisk, a potem jeszcze spotkania w Gołańczy, w Jastrowiu i na koniec mecz z Wartą Międzychód, który zakończy rundę jesienną dla czerneckiego Lubuszanina. Tak więc mecze trudne jeszcze przed Lubuszaninem, mecze ze ścisłej, z drużynami ze ścisłej czołówki, no ale w tej ścisłej czołówce jest od samego początku również czerniecki Lubuszanin i w niej pozostanie po tym zwycięstwie dzisiaj ze Spartą Szamotuły. Ale mecze szczególnie z Wartą Międzychód, dyskobolią Grodzisk czy zamkiem Gołańczno. Te zespoły póki co tutaj od początku również z Lubuszaninem w górnej części ligowej tabeli. No i zobaczymy, jak w tych spotkaniach poradzi sobie czcianecki Lubuszanin. Jeszcze walczą gospodarze, choć już na pewno tutaj mocno zmęczeni, nieco zdegustowani tymi wydarzeniami w dzisiejszym spotkaniu. Zaczęło się pechowo dla nich w 13 minucie od czerwonej kartki, potem gol Pawła Wicha. Wprawdzie Denis Maćkowiak zdobył jeszcze bramkę wyrównującą, ale po przerwie Kacper Grygier, Krystian Feciuch i Altair zdobyli bramki dla Lubuszanina. My w międzyczasie mamy tu jeszcze symboliczną zmianę. Boisko opuszcza Arkadiusz Ślisa. Do bramki symbolicznie na ostatnie sekundy melduje się kolejny wychowanek czcianeckiego Lubuszanina, a mianowicie Jan Koźlarek. Filip Kotas walczy tam w środkowej strefie boiska. Jest jeszcze Paweł Iwanicki, jeszcze Marcin Urbański. Już doliczony czas gry w drugiej połowie. Jeszcze jedna akcja i teraz bliski samobójczej bramki Łukasz Broda, ale piłka szczęśliwie nie trafiła do siatki i będzie miał zespół gospodarzy za chwilę rzut rożny.
Sędzia zasygnalizował, że jeszcze co najmniej 5 minut potrwa to spotkanie. Było dużo przerw, w grze było dużo zmian. Stąd taka decyzja. Tymczasem napędza się po raz kolejny Mikołaj Łuczak. Zagrywa do Krystiana Feciucha. Nie ma spalonego przed szansą na kolejną bramkę. Krystian Feciuch zagrywa do Pawła Iwanickiego. Był lepiej ustawiony Paweł Iwanicki. Krystian Feciuch do gola dopisuje jeszcze asystę. A piątą bramkę dla Lubuszanina w tym spotkaniu zdobywa kapitan Lubuszanina Paweł Iwanicki. Lubuszanin prowadzi w Szamotułach już 5-1. Szybki atak Mikołaja Łuczaka, piłka zagrana do Krystiana Feciucha. Ten mógł strzelać, ale zagrał do lepiej ustawionego kolegi. No i Paweł Iwanicki ze stoickim spokojem, precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Efektowne więc zwycięstwo Lubuszanina w Szamotułach za chwilę stanie się faktem. Przed tą kolejką Lubuszanin był najskuteczniejszym zespołem w całej lidze. No i po tych 5 zdobytych golach na pewno to miano tej najskuteczniejszej drużyny utrzyma. Tymczasem jeszcze Maciej Bednarek wprowadzony po przerwie ze strzałem na bramkę gospodarzy. Ten strzał niecelny. Po 11 kolejkach Lubuszanin będzie miał na koncie 34 gole, aż 11 z tych 34 bramek autorstwa Krystiana Feciucha. No i Lubuszanin przystąpi do tego meczu niedzielnego w Grodzisku Wielkopolskim ze stratą 4 punktów właśnie do lidera Grodziska Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Tak więc mecz na szczycie, mecz niezwykle prestiżowy. Ten mecz zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w Grodzisku Wielkopolskim. Jeszcze walczył o kolejną bramkę Trzyniecki Lubuszanin, jeszcze walczył futbolówkę Mikołaj Łuczak, zagrał do Krystiana Feciucha, jeszcze w polu karnym Krystian Feciuch, jeszcze to uderzenie Krystiana Feciucha zablokowane, no ale utrzymał się przy piłce zespół z Trzcianki. Ostatnie sekundy tego spotkania. Rusza Maciej Bednarek jeszcze w pole karne. Raz jeszcze do Pawła Iwanickiego. Piłka ląduje w samym okienku, a Paweł Iwanicki zdobywa drugą bramkę w tym meczu. A bramkę numer 6 dla Trzcianeckiego Lubuszanina. Lata lecą, ale siła doświadczenia, precyzja i technika, jeśli chodzi o Pawła Iwanickiego, wciąż na najwyższym poziomie. Dwie bramki w samej końcówce najbardziej doświadczonego zawodnika Trzcianeckiego Lubuszanina. I Lubuszanin prowadzi już w Szamotułach 6-1. Patrzy na zegarek arbiter Kamil Kowalski. Mają już chyba dość tego meczu zawodnicy Sparty Szamotuły. Bolesna porażka dzisiaj w meczu z Trzcianeckim Lubuszaninem. I w tym momencie sędzia kończy ten pojedynek, a ten pojedynek kończy się efektowną wygraną Trzcianeckiego Lubuszanina 6-1. Dwie bramki Paweł Iwanicki, bramka również Paweł Wicher, Krystian Feciuch, Kacper Grygier, a także Altair. Lubuszanin wygrywa w Szamotułach 6-1, a w najbliższą niedzielę o godzinie 14 zagra na wyjeździe z liderem tabeli, naszą dyskobolią Grodzisk.